Słyszałeś kiedyś o patronach uniwersum Trevora Hendersona? O tych potężniejszych w swej naturze kryptydach, które w swej opiece mają jakiś dziwny aspekt tego świata. Wspominałem o nich w kilku moich ostatnich materiałach i obiecałem oddzielny film na ich temat. I właśnie dziś się nimi zajmiemy. Cześć, jestem Mondor i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, w którym zajmiemy się sprawą patronów w świecie Trevora Hendersona. Świętych patronów, bogów, jak zwał, tak zwał. Chociaż może lepiej nie bogów, zwyczajnie patronów. Zanim zaczniemy ten materiał, proszę strzel pod nim kciuka w górę, próg na dziś to powiedzmy 1500 kciuków w górę do północy. Miejmy nadzieję, że jakoś nam się uda, jeżeli jesteś tutaj nowy, to proszę zostaw subskrypcję, ponieważ dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji. Cóż, miejmy nadzieję, że się uda, tymczasem proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść opowieści o świętych patronach. Patronach uniwersum Trevora Hendersona. Zatem na dobry początek, aby nadać temu materiałowi pewien kontekst, objaśnijmy sobie definicję patrona. Według Wikipedii jest to religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, konkretnych osób, grup ludzi czy zawodów. A jak ma się to do Hendersona? Cóż, mianem patronów możemy określić te istoty, które w lutym 2020 roku pojawiły się na dość konkretnych pracach Trevora, na których wizerunek każdej z nich został bardzo do siebie zbliżony. Prace, które wchodziły w skład tej serii, miały kilka elementów wspólnych. Przede wszystkim prezentowały jedną określoną istotę w pełnej okazałości. Było to coś w rodzaju portretu. Dodatkowo część patronów wokół swej głowy miała aureolę, jednakże stwory o naprawdę złej naturze już jej nie posiadały. Każdemu obrazowi towarzyszył opis mówiący, kim dana kryptyda jest oraz czego jest świętym patronem. Niestety jednak znane są pewne wyjątki, ale o tym powiemy sobie później. Skoro oczywistości już mamy za sobą, przejdźmy więc do analizy samych patronów. Będę wymieniał je po kolei i pokrótce ich opiszę, a będziemy iść od tego najpotężniejszego, myślę, że najbardziej dobrotliwego, a zakończymy na tym najbardziej złym. Zatem tak jak mówiłem, zacznijmy, a na sam początek przyjrzymy się Big Charlie'emu, którego uważam za tego najważniejszego patrona, ponieważ opis pracy wchodzącej w tę serię, na której się znalazł, był następujący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Jak możemy interpretować to zdanie? Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste i chwilę musiałem nad tym pomyśleć. Na omawianej ilustracji znalazł się nie tylko Big Charlie, a także Little Nugget oraz Void Nugget. Te osobniki możemy określić mianem synów Big Charlie'ego, jego potomstwa. Kiedyś omawiałem to w jednym z moich starszych filmów. Mówiąc w skrócie, Little Nugget narodził się z tkanek Big Charlie'ego, które odłączyły się od jego ciała, natomiast Void Nugget zdaje się być jego starszą wersją. Zupełnie jakby był to ten sam osobnik, jedynie na późniejszym etapie rozwoju. Znalazła się tutaj także starsza wersja jednego i drugiego, czyli The Lamp. Dla tych, którzy nie pamiętają, The Lamp to także Lil Nugget, jedynie starszy, większy i silniejszy. Zatem jak możemy interpretować tę ilustrację? Cóż, moim zdaniem mówiąc ojciec, Trevor Henderson na myśli miał Big Charlie'ego. Mówiąc syn, oczywiście na myśli miał Little Nuggeta, także Void Nuggeta, natomiast Duchem Świętym określił The Lamba, Jagnię. Nie wiem, czy dobrze pamiętacie, ale jedną z pierwszych prac, na których ten pierwszy został ukazany, była ta, na której ratował pewne bezbronne zwierzęta właśnie z farmy, gdzie tak samo jak on przed laty miały zostać po prostu zabite i przerobione na mięso. Być może to właśnie to czyni go tym największym patronem. Być może właśnie przez to, że jest zwyczajnie dobry i działa w słusznej sprawie. Zupełnie tak samo jak kolejny patron, którego dziś omawiamy, czyli God of Chickens, lecz co ciekawe, jego nazwa została zmieniona w ostatnim czasie i teraz mowa tutaj o Chicken Ghostie. Chyba nazwa mówi tutaj wszystko. Jest to w skrócie dwumetrowy, może wyższy kurczak, który jedyne co robi to ratuje inne kury, abyś ty ich nie zjadł. Cała filozofia tej postaci. Jednak aby pokazać wam to w trochę poważniejszy sposób, przedstawię wam opis jednego ze zdjęć, na których został ukazany. Możesz powiedzieć, że kiedy biegnie przez pobliski las, wszystkie kury na farmie zaczynają śpiewać od razu.
jak chór. Wiem, że to jest dziwne i brzmi naprawdę głupio, ale jest to ktoś w rodzaju kurzego bohatera. Jego dobre intencje są na to potwierdzone przez aureolę znajdującą się nad jego głową. Jak mówi opis pracy, na której został ukazany jako patron, jest to właśnie patron kur, pustych zagród i zakurzonej, zasypanej paszą ziemi. Myślę, że zaraz po nim kolejnym bardzo dobrym w swej naturze patronem jest Longhorse, czyli patron ostrzeżenia, zażegnania nieszczęścia, ciekawości na dobre lub na złe. Nie będę tutaj poświęcał mu jakoś dużo uwagi, tak jak dwóm poprzednim postaciom, ponieważ omawiałem już je wszystkie. Longhorse'a bardzo dobrze już znacie. Jest to ta postać, która pojawia się w twoich snach jedynie wtedy, kiedy ma za zadanie ostrzec cię przed nadchodzącą katastrofą. Nic dziwnego więc, że stał się patronem. Zdaje się, że następny w kolejce jest Fetid King, co przynajmniej w mojej opinii jest trochę zaskakujące. Patron odkrywania na nowo starożytnych sposobów odnajdywania nowego przejścia we współczesnym świecie, ofiary i krwi. Jeżeli pamiętacie mój oddzielny film na temat tej kryptydy, zapewne pamiętacie, że nie była to istota zbyt pozytywna. Wciągała ludzi do komputera, kiedy ci pobrali pewien osobliwy plik PNG z internetu. Jednak być może Cuchnący Król jednak nie jest tak zły. Być może ma w sobie coś, o czym nie wiemy, co sprawia, iż wcale nie jest taki, za jakiego go uważamy. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do mojego filmu na jego temat. Bridgeworm. Robak mostowy. Z nim sytuacja nie jest aż tak pewna, ponieważ na oficjalnej wiki poświęconej właśnie stworom Trevora Hendersona widnieje on jako jeden z patronów, tylko że samemu nigdzie nie udało mi się znaleźć pracy w tym stylu z jego udziałem, więc nie wiem, czy jest to stworzone przez fana czy coś, jednak i tak stwierdzam, że fajnie będzie to zawrzeć w tym materiale. Jednak zanim o tym powiem, uwaga, nie jestem pewien tej informacji, więc bierzcie ją z przymrużeniem oka. Istnieje całkiem spora szansa, że jest to stworzenie wymyślone jedynie przez fana, jednak z drugiej strony być może zwyczajnie mój research nie był wystarczający. Jeżeli wiesz coś w tej sprawie, napisz koniecznie w komentarzu. Patron ciemnych miejsc, głodnego życia, nieskazitelnych kości. Tuż po nim, moim zdaniem, znajduje się człowiek o odwróconej twarzy. Man with the upside down face. Patron wraków samochodów, klęsk żywiołowych, nędzy i zakrwawionego bruku. Mniej więcej w tym miejscu umieściłbym jeszcze nieznajomego, omawianego tutaj nie tak dawno The Strangera. Jest to pierwsza postać, której pojawienie się otworzyła drugą edycję serii patronów, jednakże cały czas nie pokazano nam jeszcze drugiego patrona, zatem musimy czekać na kontynuację. Tę istotę omawiałem nie tak dawno, więc prawdopodobnie wszyscy wiecie, kim tak naprawdę on jest. Patron zagubienia się w domach towarowych i marketach handlowych i tych, którzy chcieliby, abyś został. Teraz pomału przechodzimy do tych patronów, którzy zdają się być bardziej zawistni, źli, gorsi. Ci, którzy albo nie posiadają aureoli, albo wcale nie posiadają promieni z niej bijących. Jak mogliście zauważyć w przypadku poprzednich kryptyd, które przed chwilą omówiłem, za każdym razem, kiedy przechodziliśmy od Big Charlie'ego aż do tych mniej wielebnych postaci, promienie wystrzeliwujące z aureoli stopniowo malały. Big Charlie miał ich najwięcej, natomiast ostatnio omawiana postać miała ich najmniej. Teraz pora na tych, którzy nie mają ich wcale, albo nawet nie posiadają samej aureoli. Ba, ilustracje z ich udziałem nie posiadają niekiedy nawet opisu, kim właściwie są. Czyżby mowa tu była o fałszywych bogach? A zacznijmy od The Angel, czyli postaci, którą także niegdyś omawiałem, jednak zdaje się ona nie być tak interesująca. W zasadzie anioł zdaje się być tak drugorzędnym stworzeniem, że praktycznie zapomniałem o jego istnieniu. W ramach przypomnienia jest to kościste stworzenie. Jednym słowem zdeformowany szkielet o zniekształconej czaszce oraz klatce piersiowej. W razie czego odsyłam do mojego starszego materiału na jego temat. Jednak wracając do dzisiejszego tematu, opis obrazka, na którym ten znalazł się w tej serii, to zwyczajnie anioł. The Angel. Następnym, myślę, że dużo gorszym bóstwem, patronem jest Siren Head. Chyba najbardziej ikoniczna postać, jaką kiedykolwiek wykreował Henderson i wszyscy wiedzą, kim jest, więc nie musimy go przedstawiać. Patron zaginięcia bez śladu, skradającego się strachu, nadchodzącego zła.
Teraz pozostało już dwóch ostatnich, tych najgorszych, a ich też prawdopodobnie znacie bardzo dobrze, przynajmniej jednego z nich. A zacznijmy od postaci The Good Boy, dobry chłopiec czy też dobry piesek. Jego omawiałem w jednym z moich starszych materiałów. Myślę, że jest on całkiem dobry i dowiecie się z niego wszystkiego na jego temat. Opis tego obrazka to zwyczajnie Good Boy. A na szarym końcu wszystkich patronów znajduje się on. Cartoon Cat, ten, którego całkiem niedawno określiłem mianem fałszywego boga. A dlaczego? Ponieważ tak jak jego poprzednik, nie posiada aureoli nad głową. Jego oblicze zdaje się być kompletnie puste, a sam znajduje się w kompletnym mroku. Opis był dziwny. W enigmatyczny sposób opisywał przeraźliwy śmiech. I to już wszyscy patroni. Opowiedziałem o każdym z nich i myślę, że w dość fajny sposób ich scharakteryzowałem, jednak wciąż nie wiemy, kim są ci patroni oraz po co są. Dlaczego? Szczerze sam nie wiem, bardzo długo analizowałem te kryptydy i cały czas nie mogę dojść do jasnej tezy, kim właściwie są patroni. Zdaje się, że są to te najpotężniejsze postaci w całym uniwersum. Myślę, że co do tego nie ma ani jednego zaprzeczenia. Mamy tutaj Big Charlie'ego, człowieka odwróconej twarzy, Cartoon Cata, czyli najokrutniejszego, najgroźniejszego i najniebezpieczniejszego stwora w całej historii twórczości Trevora Hendersona. Mamy tutaj Siren Head'a, ponownie bardzo okrutnego i potężnego stwora. Lecz także Long Horse'a, równie silnego, ale jednak dobrego i działającego w słusznej sprawie. Myślę, że to właśnie całe wyjaśnienie. Według mojej interpretacji są to te najpotężniejsze postaci, jakie kiedykolwiek wykreował Trevor Henderson. Kryptydy o największej sile, którym powierzona została opieka, w cudzysłowie, nad pewnymi naprawdę dziwnymi i niecodziennymi zdarzeniami w tym świecie, takimi jak zaginięcia, ziemi zasypanej paszą, czy w końcu nędzy i zakrwawionego bruku. Naprawdę jest to całkiem dziwne i nie wiem, co jeszcze mógłbym tutaj powiedzieć. Samemu zwróciłem uwagę na fakt, iż im bóstwo jest gorsze, im jest bardziej niegodziwe, tym stopniowo aureola oraz promienie z niej bijące zwyczajnie znikają. Spójrzcie na Big Charlie'ego, jest ich tutaj najwięcej, on jest najpotężniejszy. Jednak na samym dole znajduje się Cartoon Cat, skąpany w kompletnym mroku, w kompletnej ciemności, bez aureoli, a także promieni. Niemniej najbardziej intryguje mnie właśnie on. Dlaczego jest tym najgorszym? Dlaczego został określony patronem, skoro równocześnie jest tym najbardziej niegodziwym i okrutnym stworzeniem Hendersona? Dlaczego właśnie on? Cóż, miejmy nadzieję, że odpowiedź na to pytanie zostanie zawarta w drugiej edycji serii patronów, która została już rozpoczęta nie tak dawno temu, jednak póki co nie doczekaliśmy się jakiejś sensownej kontynuacji. Miejmy nadzieję, że przynajmniej po części zostanie to wszystko wyjaśnione, jednak miejmy na uwadze, iż jest to jedynie sztuka. Świetna sztuka, którą powinniśmy szanować, a jej nieoczywistości i niedopowiedzenia powinny być dla nas jej zaletami. To właśnie dzięki niej to wszystko jest tak różnorodne. Gdyby to wszystko było zwyczajnie przeźroczyste, to prędko byśmy się tym znudzili. Jednakże, kiedy mamy prawo, by interpretować tworzy artysty na własne sposoby i wysnuwać własne tezy, myśli, wtedy sztuka jest naprawdę czymś pięknym, przynajmniej według mnie. I dlatego mega szanuję twórczość Trevora Hendersona oraz fakt, iż jest tak nieoczywista. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie o serii patronów, jakie jest wasze zdanie na ten temat oraz jak podchodzicie do podanej przeze mnie przed chwilą tezy. Oczywiście miejcie na uwadze, by nie traktować jej jako cokolwiek pewnego, jest to jedynie moje założenie i nikt nie musi się z tym zgadzać. Dajcie koniecznie znać na dole, co wy o tym sądzicie i napiszcie własną teorię, jeżeli nie zgadzacie się z moją. A tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego materiału do tego momentu. Teraz macie tutaj bardzo pięknego fanarta, który otrzymałem na moim Discordzie i bardzo dziękuję za tego fanarta, jest przepiękny, po prostu serduszko mi się topi. Tymczasem jeszcze raz bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli film ci się spodobał, to strzel pod nim kciuka w górę, a także subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, a także wyczekuj tych następnych, a także zapraszam cię serdecznie na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz spotkać z wieloma wspaniałymi osobami oraz ze mną, podzielić się swoją sztuką, wysłać swojego arta, fanarta, czy też napisać własne autorskie opowiadanie.
Zapraszam również na mojego Twittera, Instagrama i tak dalej. Do wszystkiego linki znajdziecie w opisie. No i cóż, to już tyle ode mnie w dzisiejszym filmie. Do usłyszenia wkrótce. Mówi do Was Mondar. Jednak słowem końca chciałbym jeszcze pozdrowić następujące osoby. Nie tak szybko, ziomeczku. Poczekaj chwilę. W tym momencie serdecznie pozdrawiam Wiktor Garbacz, Dziwny Chomik, Tadziu Pracownik Miesiąca oraz Bambusik. Pozdrowienia są do Was, serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli Ty także chcesz zostać pozdrowionym w kolejnym materiale, to proszę daj mi o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem do usłyszenia w kolejnych filmach, mówi do Was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zazwyczaj jest ziarnko, jakieś dziebko ziarnka prawdy. Trzymajcie się ciepło, cześć!